Dzień dobry drodzy słuchacze i widzowie, z Wami znowu program Strategia Przyszłości i dzisiaj porozmawiamy o takim znanym polskim filozofie, historyku jak Feliks Konieczny, mianowicie o tym tej teorii cywilizacji, i gdzie ta będzie cywilizacja, taka definicja i zja zjawisko e, cywilizacji w przeszłości i w przyszłości. Dzisiaj w studium Piotr Piotrowski i dr Aleksiej German. Dzień, Dzień dobry. Tam, witam. Felix Karol Konieczny, to polski historyk, historiozów, bibliotekarz, krytyk teatralny publicysta twórca oryginalnej koncepcji cywilizacji. Początkiem podziału cywilizacyjnego koniecznego była refleksja nad przypisami polskimi do Europy. Nasza wartość cywilizacyjna w całości przedstawiona w 1917 roku. Załocowała artykułem Polska w kulturze powszechnej w dwutomowym dziele pod redakcją Feliksa Koniecznego. Był na jednocześnie początku prac nad książką o wielości cywilizacji. Pierwsza obszerniejsza praca historyczna koniecznego została przeniesiona w 1921 roku. Polski logos i etos. Rozrządzenie o wadze o celu Polski. Są to roz, rozważanie o celu Polski jako państwo i Polaków jak narodu. Cel taki pojmował nie jako coś określonego z góry, ale jako dostępny w sposób wolny idei, przewodnią, wokół którego skupuje się źródło pochodzenia w danym okresie historycznym. Idea taka pochodzi w. Z okazanych stoku rozwoju danego narodu, a dotyczy to całej ludzkości. Konieczne, że miano naród zapewnia tylko tym wspólnotom, które właśnie tak cel inny niż właśnie przetrwanie. Bardzo ciekawe. пан е, м, Олексій мовить про е, м, Фелікса Конічнего, його ідеї, бо м, те ідеї цивілізаційні мають жруду, жрудва як в е, історіозофії російській, так і в історіозофії англосаскій. I na pewno konieczny to jeden polski myśl, filozof, historiozof, który wziął tak, tak zwane podejście cywilizacyjne w nauce i ukorzenił je w tym planie. No tak. Powiedzmy, że ta szkoła myślenia cywilizacyjnego, czyli historiozofia cywilizacyjna to, jest taki jeden z nurtów rozumienia procesu historycznego i mamy na przykład w Rosji takiego przedstawiciela tej filozofii, jako Nikolaj Danielewski, w Niemczech to słynny Oswald Spengler, u Brytyjczyków to Arnold Toynbee i tutaj mamy bardzo oryginalnego filozofa, Feliksa Koniecznego który stworzył swoją e, samoistą teorię i rozdział cywilizacyjny odnośnie różnych kultur, narodów i, i państw. No to wiemy, że e, jego koncepcja była bardzo oryginalna, bo e, jeżeli wątpić o tym podejściu w ogóle cywilizacyjnym, to e, od jednego autora do drugiego różni się ten rozdział. ілож цивілізацій, їх найменше. Ну і у Конечного була була свой свою розподжил свою теорія о ней, напевно, деградація така. Деградація, пожні на 7 різних цивілізацій. Так, так, на 7 різних цивілізацій. Ну, може ми їх собі припомнити, то цивілізація арабська, візантійська, брамінська, хінська, латинська, туранська і єдівська. Ну, власне, Naszą część świata on dzielił między tymi e, siedmiu cywilizacjami. Bardzo ciekawe, że e, ot, e, on mówił, że e, jeden kraj może należeć nie tylko do jednej cywilizacji i w jego e, charakterze, w tam, narodu jednego, drugiego może występować różnie. Formy tych cywilizacji. Od do przykładu, do jakiej cywilizacji może należeć Polska, Białoruś, Rosja, na twój no, z dziękuję. punktu widzenia, mianowicie koniecznego. No, Konieczny właśnie o tym pisał między innymi może nie tak wiele, ale on a, tak widział, w, na przykład, w historii jednego narodu, czyli państwa nie tylko przykład realizacji. Jednej cywilizacyjnej odrębności. Jeżeli chodzi o Rosję o Białorusi, on myślał, że to taka połączenie dwóch cywilizacji: bizantyjskiej, czyli prawosławnej, bo a, nasza wiara pochodzi z Imperium Bizantyjskiego, i a, a, wielu pojęć a, wzięliśmy odtąd. O власнощі, о власності, власнощі, істочі панства, об істочі влади. Ну, то значить, у нас іна розуміння власності. Якщо в цивілізації латинській, яка походить від жиму від права жимського власнощ... римськокатолицького кощу, власність приватна була реалізована як по підставове такі чинник. Стосунку сполечних. Ну no, то так було. А то в цивілізації то було не так, бо eh, на гуже стоїть панство імператор, Цесар і eh, реалізація його влади через власність, через інституції, через люди. А в цивілізації то взаємо, що на початку. Na górze był papież i był konflikt między cesarzem niemieckim i papieżem. Właśnie w cywilizacji katolickiej to się skończyło przymogą papieża faktycznie, ale już w odrębie protestanckim zwyciężyły no takie... Antiperski. Widział, że Rosja, Białorus, Ukraina to z jednej strony civilizacji Bizantysky, a z jednej strony, були bardzo wpływu stepu, czyli civilizacji Touransky, Mongolów, to też byli wpływy міліта w structurze pańства, w strukturze społeczeństwa. Myślał, że. Ну no, ці кра напевўна, тууранська цивілізацыя венцай так мела свої впвыви на українц, мней, наросстян, а наб’яўрушінну жемні, Ю мней. Але з іншни строни наб’яў рущ, Pływali, miały wpływy takie jak żydowski, żydowskie, bo 20% mieszkańców guberni białoruskich w Imperium Rosyjskim byli to Żydzi. Tak. Drugi moment to cywilizacja łacińska i dzisiaj 15% mieszkańców Białorusi to katolicy obrządku rzymskiego. I to bardzo silno odręźnia różnie Białorusinów od Rosjan, których nie ma takiego i od Ukraińców, gdzie katolictwo jest, ale katolicyzm ten obrządku wschodniego, grecko-katolicki kościół. I ciekawa inna rzecz, że Felix, koniecznie mówił, że Polska odnosi się do cywilizacji łacińskiej. Kiedy my będziemy oglądać na rzecz bo mm. dwóch narodów, no tam nie tylko i nie wyklucznie łacińska cywilizacja. Tak. I ja tu na pewno nie zgodzę się z koniecznym i rozumiem, że jego taki opowiad o... Tej wyłączności przynależności Polski do cywilizacji łacińskiej związany z tym, że konieczny był sam z Ziemi Cieszyńskiej, z, z zachodu Polski i na pewno um, uznał um, wielonarodowość Polski tylko wtedy, kiedy w 1926 roku przyjechał do Wilna, do Wileńskiego Uniwersytetu i na pewno wtedy zaczął więcej czytać, oglądać o różnych kulturach, o różnych cywilizacjach. E, tak, i tutaj ciekawe, że on e, tak odnosił ogólnie Polskę do cywilizacji latyńskiej, czyli chciał, żeby w idealnym wyobrażeniu Polska była taką, ale widział i pisał o tym, że są w Polsce elementy cywilizacji turańskiej i właśnie постать персону Юзефа Пилсудскего личив за, ну, таке туранчика. За туранчика, бо є би бо був таким авторитарним владцем, кто... для якого …панство було вищої e, такої категорії, ніж e, там якась …духовість чи право, ну no, і і і мислял же велилу елементів туранських, Польща dustingла від України і Литви. ну… <laughs> no, а і ще цікаво, що, наприклад, Прусов, чи німець полносних, вважав за таку мішанку цивілізації латинській, бізантійської і жидовської. Бо теж відділ, що те впливи бізантійські вплинули, наприклад, на філософію Хегля і його

filozoficznej logiki dialektycznej. Ale ciekawe, że i inne, że mówili pro Józefa Piłsudskiego. Ja nie jestem znawcą jego życiorysu czy tam genealogii jego rodziny. Ale mówię, że, myślę, że może w rodzie, w rodzinie um, uh, uh, Piłsudskiego, i były byli jakieś tam korzeni, tatarskie, czy tam karaimskie, bo Piłsuski pochodził z Wilęszczyzny, a jak raz na Wilęszczyźnie w XV, w końcu XIV wieku um, Witold Wielki, Wielki Ksiądz Księży Litewski, jak raz i osiedlał Tatarów, Karaimów, innych narodowości wschodnich, tak samo Ormian i innych. No, Tut... Tak, tak. I tutaj można jeszcze dodać, Że zaczął swoją kar'jerą polityczną jako socijalista, a między innymi koniecznie uważał, że socjalizm to jest przejawem tak, takiej біzantyjskiej natury, Turanskiej, kiedy wspólnota ważniejsza niż jednostka. Tutnie no, питання w ogóle i do polskій wspólnoty, чи важніша моїм здаan, що в Польсці маємо таку діалектику з однієї сторони. mamy taką historię ludową, historię prostego ludu polskiego, a z innej strony 10% mieszkańców Polski, dawniej, polskiej, to byli to mieszkańcy pochodzenia szlacheckiego. I ta szlachta to było bardzo anarchiczna i ideja liberum wieta to na pewno taka, stojała na szczycie ideę tego indywidualizmu, takiego feudalnego liberalizmu nawet. Bo ja nie chciałbym mówić, że było w dawniej rzeczy pospolitej demokracji, raczej taki indywidualistyczny, egoistyczny liberalizm, który, który i poniszczył to, to państwo. Ot, I tutaj wynika inne pytanie, czy, czy definicja pojęcia cywilizacji jest kategorią polityczną filozofii? Czy, czy tylko kulturalnej? No myślę, że nie i nawet u Koniecznego to widzimy wyraźnie, że cywilizacja ona stworzy swoje formy polityczne, odrębne formy i możemy nawet e, widzieć te, te, te różnice między na, na przykład porządkiem politycznym Polski, Prus, Rosji, Ukraińców i no tak e, co ciekawe w jego teorii, ona pozwala w tych różnych państwach, narodach zrozumieć różne elementy i zrozumieć skąd oni mogą pochodzić. Jeżeli mówimy o te, no, tej anarchii szlacheckiej, o libertum veto, no, ciekawe pochodzenie tego, tej instytucji, bo z jednej strony no, wiemy, że e, szlachta odwoliła В своєму походженні до сарматів, до номадів e, степових, але у них, з однієї сторони, e, була форма такої e, централізованої влади ханської, каганату, чи там через e, певні форми. А з іншої сторони, були такі форми більш анархічні, де різні такі банди, ходили по степу ну і робили там щось. що хотіли. Так, козаці, чи такі. Ну, степові, степові хорди до полончення в Вельке імперію. Ну, і може степові злодії, там, злодеї Бірендеї, ну, ружні такі були люди в великим степу в нашій історії Евразії. І, може бути, може бути, якось то було зреалізовано через польську шляхту. Повинні вспомнити, що монголи, татари приходили в віку 13 до Польщі, спалили там предміщя Кракова, взяли велю ludzi do obozu, do, wywieźli e, tam się, na wschód mm -hmm. i to część historii Polski. Do rzeczy to bardzo różni na polsku od Białorusi, bo i od Rosji. No, od Białorusi przede wszystkim, bo e, od, po, Rosja, Polska i Ukraina razem, oni odczuli na siebie ten Номадичний наночний напор тих e, степів. А на Білорусі e, Бота багна не пустили тих Тих степовців, тільки e, e, Вітольд Витоль Їх запросив як такі e, пан, як господар тих Як своїх зiemних. Tak. A, a nie jak e, tych, kto przyszło, przyszedł z e, szablem, z, z, z walką, z wojną. Nie, takiego na Białorusi nie było. Na pewno Białorusinie największy ludzi takiego lasu otrzymują się. czym tam e, Pols, Polacy, czy tam Ukraińcy. Na pewno Ukraińcy w ogóle takie antypody lasu. Czy tam jeszcze możemy mówić pro mm, e, e, Rosjan, no, ale Rosjanie wie, Rosja Wielka i tam mm. my mamy i północną tak. Rosję, po, 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 Południewo, Południową Rosję. To różne mm, kultury, mm, ale jakie, mm, jakie osobliwości cywilizacji wpływają na geopolitykę? No, to w ogóle wpływy geopolityczne oni mają różne źródła. Z jednej strony to oczywiście geografia, ten klim, klimat, charakter landschaft i oczywiście wiemy, że no, główny rozdział taki geopolityczny między morzem a lądem. tak? Z jednej strony między stepem a lasem, między północą a południem, a z drugiej strony wpływy takie religijne, z którymi powiązane są pojęcia i polityczne, i społeczne, kulturalne, prawne. Z drugiej strony to oczywiście związek z pewnymi. Центру, центру цивілізаційним, як то було з однієї сторони Жима, Імперіум Бізантійський, Іран, Хіни, ну, то різні впливи, які формують певну андребність цивілізаційну, і це важливо для мене в теорії Конічного, що ти не був якийсь єдиний нурт, Tylko tam, na przykład, łacińska cywilizacja, czyli bizantyjska u nas, i to zawsze tak było i będzie. Ale to oznacza, że nie można tak mówić, że od e, e, do przykładu Francja to cywilizacja łacińska, ona powinna walczyć z anglosasami, bo anglosasi to nie, nie, nie łacińska cywilizacja. No nie, nie tak, bo. Wiemy, że o, i Francja, i Niemcy, zachodnie, Italia, no zachodnie części żeć, Europy. Czy to anglosasów e, koniecznie dołączył do łacińskiej cywilizacji, czy to do żydowskiej? I, e, zmieszano. Лациньський євдоський бувіділ же впливи євдоський були bardzo mocny і то маження там імперіалістів британських до Новим Ізраїлю, до Ізраїлі, да. там то вшистко було. Ідея же Велика Британія імперіум британський то єсть такий Новий Ізраїль так, і так. в ogole така теологія в англіканським кощчолі була, щоб показати, же що то Jakieś tajemnicze, co anglosasie to tajemnicze kolano izraelskie, które tak. przyjechało do mm, e, brytyjskich wysp. Do rzeczy to było e, 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 dla anglosasów to było źródłem dalszego rozwijania idei rasistowskich. Mianowicie, tak, bo mamy takiego autora ciekawego, on jest tam armeninem, Niemcem armiańskiego pochodzenia, Emmanuel Sarkisian, ja on napisał bardzo ciekawą książkę o brytyjskim korzeniu нацизму німецьких жрудлах. жрудлах, так, так. І ангельських жрудлах нацизму німецького. І дуже виражні показав, як wcześniej, Чесній, ще до німецьких теорій расистовських, до Хітлера, в імперіум бритійським, то все розвіяло. Так, так, у віку там 17 tak, 18 І, власне, на тим, на тим ґрунті така вилончність біблійна, така стара старозаповітна. Uh, oni przyjęli od dawnych Żydów to jako wyłączność, jako naród obrany Bogiem. I translowali to na, na, na wszelki świat, że tylko oni, anglosasci Brytyjczycy, mogą kierować światem, bo uh, są oni obrani Bogiem. Było tak. Ale ciekawe inne rzecz, że Oswald Spengler mówił, że cywilizacji mają swoje narodzenie, idą do góry, taki rozwój, a zatem prost po cichu umierać. Tak. I tu pytanie może na jakie nie odpowiedział Felix Konieczny, ale na zakończenie tego odcinka chciałbym porozmawiać, mianowicie pro to. A co będzie z dzisiejszymi cywilizacjami w przyszłości? Czy oni będą zmieniać się, czy może stworzy się nowe cywilizacje? Potrzebne w ogóle, jak niektórzy konserwatyści mówią, wtrzymać się starodawnych tych cywilizacji, tych kultur i nic nie, nie zmieniać. No tak, jest taka opinia, że świat wielobiegunowy on będzie tylko podzielony między cywilizacjami i nic więcej. No, myślę, że tak nie będzie, bo historia całego świata to jest historia faktycznie globalizacji. Globalizacji, czyli powszechnienia pewnego uniwersalizmu. Tak, ten uniwersalizm może być e, no, mieć takie cywilizacyjne. E, Коження. Коження, так, як мами з західною цивілізацією і з глобалізмом західним. Але з іншої сторони, мами, і, і мали ми інші проєкти, наприклад, радянський, то очевиста альтернативна глобалізація. Дзіщай хінчиці спробуємо з однієї сторони використати дзіцтво радецьке, полончити зі своєю е, культурою, зі своїм цивілізацією і теж пропонувати... Е, для різних людей, для різних народу, в панств і навіть цивілізації, своєї порог глоб глобалізації. І мисли, що буде так. Не буде тільки одна лінейна історія. Очевидно, будуть різні спільноти, цивілізації, але буде хтось, хто буде проводив певний універсальний проєкт. Чи то буде тільки один, один Czyli będzie konkurencja między nimi, ale historia będzie skomplikowana i będzie walka i między cywilizacjami lokalnymi i za realizację projektu uniwersalnego. Ale nawet auramiczne religie i związane z tymi religiami cywilizacje to e, projekty. такий глобалізаційний. Там християнство мовить, що нема ні жида, ні еліна, ні грека. То мовить і в православі, і в римському католицизмі, і католицтві, і в протестантизмі. Буддищі tak samo nieoremicznie tak mówić. Mówić jeszcze muzułmani dla nich uma ta jednostka, to hmm, wspólnota ne? głównie, niż, niż tam jakieś różnice między ludami, między językami, w ogóle językiem modlitwy w, dla muzułmanów jest tylko jeden język, to język arabski. No tak. I to, co dzisiaj poniszczyli po drugim Soborze Watykańskim w katolicyzmie, w katolicy, jeden język łaciński, dzisiaj istnieje jeden język u muzułmanów i wszyscy, kto wierzący muzułmanie, oni mogą między sobą rozmawiać, jak tam z, z Azji Południowo-Wschodniej, tak i z Iranu, tak i z krajów arabskich, czy tam z Tatarstanu, jakiego nie, kolwiek. To my co widzimy. Ale nad Twoim zdaniem jest, czy zachowuje się ta zachodnio łacińska cywilizacja? Czy ona idzie na spad, idzie... Że upada idzie jego ostatnie, ostatnie lata, 30 lecie istnienia? No, tendencje są bardzo negatywne. Widzimy, że wszystkie te wartości, ważne dla członków tej cywilizacji, one są poruszone. Tak? I widać, że no, ten lider cywilizacji zachodniej, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, ona nie jest już e, tak przywabna dla ostatnich ludzi. Z jednej strony nie byłbym aż tak optymistyczny, bo w, w historii oni nie raz pokazywali, te centrum cywilizacji zachodniej, że może zmienić centrum. Zamiast tam e, północnej Italii będzie Holandia, wtedy Brytyjczycy, wtedy Ameryka. Może ktoś inny będzie liderem, nie wiem. Але але на це найближчий раз часу відать, що то не тільки глобалізація заходня, чи проє заходні глобалізаційний, буде єдиний. І маме певні альтернативи, при швидше хінська альтернатива, і то більше на певна, певний час тривати така друга валька за то. Kto będzie nowym liderem świata? Czy będzie ktoś na Zachodzie jeszcze? Czy będzie nowy lider z innej cywilizacji niezachodniego pochodzenia? A moim zdaniem jest, że wewnętrznie Zachodu mamy już tej części, te przykłady antyłacińskiej cywilizacji, czy liberalnej cywilizacji. Tak. Bo to taka globalizująca, globalistyczna cywilizacja, która prowadzi antychrześcijańskie wartości i jej poziomem jest niechrześcijaństwo, a. Ideologia oświaty, ideologia końca XVIII wieku z tymi hasłami wielkiej rewolucji francuskiej wolność. Równość, braterstwo, ale tam my że za wolnością, za równością, za braterstwem stoi indywidualizm, egoizm, podzielenie wspólnoty na atomowe jednostki. I tu główna inna rzecz, żeby nie stracić niezależność, suwerenność w tych w tych warunkach i żeby kontynuować swój, swój interes w świecie, w tym liku i w świecie politycznym. I myślę, że to my wszyscy zrobimy, a dzisiaj my będziemy zakończywać nasz odcinek. W następnym razie porozmawiamy o koncepcji e, Feliksa Koniecznego wobec e, Ukrainy i wojny e, typu ukraińskiego, historii ukraińskiej, jak to związana i z Polską, i z Białorusią. Dziękuję za to, że Wy nas słuchali i oglądali, wszystkich widzów i słuchaczy. Do następnego spotkania. Do zobaczenia. Do zobaczenia.